Marketing sieciowy, oszustwo, pranie mózgu, piramida finansowa. Zrobić tą ścieczkę z głowy, pieprzą różne pierdoły, również bogaty w tydzień. A może ciekawy biznes, całkiem fajny, gdzie możesz się rozwijać, zdobywać nową wiedzę, nowe umiejętności i przy okazji zarabiać fajne pieniądze? Co to jest marketing sieciowy? Jak działa? Czy można tam zarobić? Czy może faktycznie jest to ściema i piramida finansowa? Oglądaj dokładnie. Ej, nie działa. Ej, nie, zaraz. Z tej strony podejdź. Z drugiej strony, no co ty? Ok, witaj po właściwej stronie. Teraz powiem sobie trochę o tym, czym jest marketing sieciowy. Jeśli jesteś nową osobą, która dopiero zastanawia się, czy w ogóle działać w marketingu sieciowym, obejrzyj to wideo do końca, ponieważ powiem Ci tutaj o zaletach i również o wadach. I sam na końcu zdecydujesz, czy warto, czy może jednak nie warto. Jeśli chodzi o mnie, ja nazywam się Paweł Grzech, ja działam w internecie tak średnio od 2009 roku. Ja łączę dwa światy. Marketing sieciowy i marketing internetowy. I dokładnie mogę Ci pokazać, jak działać za pomocą internetu. I wracając do tematu, tutaj masz taki krótki raport, można powiedzieć, krótkie notatki z tego, czym jest marketing sieciowy i jak działa. I tu masz takie zarzuty, na które trafiłem w internecie. Na przykład te dwa pierwsze zarzuty rozbroiły mi całkowicie, nie? Szczególnie ten. Ale pierwszy zarzut, że to nie jest Twój samochód. O co w tym chodzi? W marketingu sieciowym za osiągnięcie jakiejś tam określonej rangi, na przykład menadżer, bo te rangi to nazwy rang zależą od danej firmy. Jeśli osiągnąłeś jakąś rangę, na przykład w danej firmie menadżera, to dzięki temu, że osiągnąłeś tą rangę, zarabiasz więcej i przy okazji możesz dostać samochód służbowy. Czyli to nie jest Twój samochód, bo to jest samochód służbowy. W nagrodę za osiągnięcie danej rangi dostajesz samochód służbowy, którym jeździsz. Na przykład na rok, czy na dwa lata, zależy od umowy. Tylko tutaj jest pewne niebezpieczeństwo. To są też często dobre samochody, limuzyny, które są o wartości 200 tysięcy, 300 tysięcy i są nowe samochody z salonu, które Ty dostajesz na własny użytek i przeważnie, jak jest dobra firma LM, to Ciebie interesuje tylko i wyłącznie zalanie paliwa. Resztę masz gdzieś, po prostu bierzesz i jeździsz, nie? Jest ubezpieczone, wszystko jest załatwione, nie? Tylko, oczywiście, tu jest pewne ryzyko w tym miejscu, nie? Bo znam osoby, czyli samochód może być fajnym plusem, fajną zabawką, fajnym też narzędziem pracy, ale również może być minusem, jeśli nie myślisz. Bo są osoby, które się podjarały na przykład i wzięły sobie samochody, ale na przykład o oczko wyżej, albo za wcześnie. Słyszałem o takiej osobie, która osiągnęła pewną rangę swojej firmy MLM i wzięła sobie samochód oczko wyżej, od rangi wyżej, bo stwierdziła, że jej tak dobrze idzie, to będzie płacić więcej, ale tak się będzie opłacać, nie? I na końcu stało się tak, że jej struktura się wykruszyła, czyli jej biznes się wykruszył, zmalał, zarobki zmalały. Ona została z samochodem, który musiała już w tym momencie płacić z własnej kieszeni, ponieważ spadła z rangi i firma już jej nie płaciła za ten samochód, nie? I to jest pewne ryzyko. Są też firmy, które mają takie regulacje, że możesz odebrać samochód dopiero w momencie, że możesz odebrać dany samochód dopiero w momencie, gdy na przykład jesteś 3 miesiące na tej randze, nie? Gdzie biznes jest w miarę stabilny już. Czyli jeśli myślisz i umiesz działać, wiesz, działa strategicznie, bo w MLM-ie, w marketingu sieciowym, tak w tradycyjnym biznesie, też musisz działać strategicznie, też musisz myśleć, planować, czasami coś przewidywać. Jest to o wiele łatwiejszy biznes niż marketing sieciowy to jest o wiele łatwiejszy biznes niż biznes tradycyjny, ale też musisz myśleć, nie? Działać strategicznie. Czyli samochód może być zajebistą zabawką, fajnym plusem, ale też może być minusem. Samochód w marketingu sieciowym odbierasz dopiero w momencie, gdy wiesz, że możesz go odebrać, nie? Gdy masz stabilny biznes. Wtedy odbierasz samochód i masz fajną zabawkę, fajne narzędzie też pracy, które możesz pokazać na zewnątrz. Że masz jakiś wynik, to jest wynik Twojej pracy, taki namacalny wynik Twojej pracy, nie? Osiągnąłeś pewną rangę, zarabiasz więcej, bo masz tą rangę i też przy okazji dostajesz taką namacalną rzecz, którą możesz jeździć, którą możesz pokazać, to też może być narzędziem pracy, nie? Bo ludzie wtedy widzą, że Ty masz wyniki, nie? Że już potrafisz działać. Ale pamiętaj też, samochód odbierasz dopiero w momencie, w którym się to opłaca i w którym to jest to warte, żeby ten samochód wziąć, nie za wcześnie, nie? Też mówię, często firmy mają coś takiego, że nie dają tego za wcześnie, dopiero na przykład, nie wiem, po 3-4 miesiącach na danej randze możesz odebrać samochód. Wtedy oczywiście już warto to wziąć, nie? Drugi, czy samochód to jest plus, duży plus, fajna zabawka, ale to może być minus, czyli trzeba pamiętać, trzeba myśleć. Ale to mnie rozbroiło całkowicie, nie? Ten, tutaj to coś, że wycieczka nie jest za Twoje pieniądze. Ten argument, to widziałem, że to jest taki minus, nie? Że Ty nie pojechałeś, że liderzy robią sobie wycieczki na jakichś fajnych miejscach, ale że oni za to nie zapłacili, że to tak naprawdę to nie jest za ich pieniądze. I oni sobie robią wycieczki, nie powinni tam jeździć, w ogóle się chwalić tym, że mają tą wycieczkę, bo za nią nie zapłacili, nie? Bo musieli komuś tam dupę lizać, kogoś tam namawiać, męczyć się, żeby ją dostać, wybłagać ją i po prostu firma mi dała, żeby przestali marudzić. Takie sobie słyszałem w internecie, naprawdę. Ręce opadają i łeb też opada. Wycieczka
wycieczki w marketingu sieciowym też są za wyniki, jako nagroda. Czy to nie dostajesz tego, bo komuś tam, nie wiem, dopalizałeś, czy coś takiego, że kogoś tam namawiałeś, prosiłeś, o panie prezes, daj mi kurwa wycieczkę, bo ja chcę wycieczkę. Nie, do cholery. Wycieczka jest za nagroda. To jest nagroda. Tak samo jak samochód. Osiągnąłeś pewną rangę, na przykład rangę menadżera i w zamian za to jeszcze między innymi zarabiasz więcej, masz wyższą rangę, ale w zamian za to, że tą rangę otrzymałeś, że ją zdobyłeś, nie otrzymałeś, tylko że tą rangę zdobyłeś, awansowałeś na tą rangę swoją pracą, dzięki temu jako nagrodę firma stawia ci wycieczkę. Byłem na takiej wycieczce kilka lat temu na Teneryfie, osiągnęliśmy określoną rangę w naszym biznesie, jako nagrodę dostaliśmy wycieczkę za darmo w 5-gwiazdkowym hotelu, mieliśmy wszystko, jedzenie, baseny, jakieś tam zabawy były fajne, po prostu było fajnie, się tym cieszyliśmy, to było naprawdę super. Nie musiałeś za to zapłacić, a pojechałeś tam. To jest naprawdę fajne uczucie, że firma cię docenia, nie? Że zarabiasz duże, fajne pieniądze, bo awansowałeś i jeszcze przy okazji jedziesz na super wycieczkę, masz 5-gwiazdkowy hotel i tak dalej. Naprawdę to jest super rzecz. Tutaj nie widzę żadnych minusów w tym punkcie drugim, tylko zalety. Ale punkt trzeci, pranie mózgu, manipulacja, bo tam masz jakieś książki, szkolenia motywacyjne, bo ci każą się uczyć i tak dalej. Włącz sobie, kurde, dowolny program, jakiś, nie wiem, TVN, TVP, Polsaty, Sraty i tak dalej. Tam masz dopiero pranie mózgu. Czytanie książek? Patrz. Czytanie książek jest takie złe? Patrz, mam tutaj książkę, widzisz? To jest książka, czyta... O kurwa, książka! Prawie mózg rozsadziło, wziąłem książkę do ręki, czytałem książkę. Ludzie. Ale miałem, prawie mi zmanipulowało łeb cały. Na szczęście książce nic się nie stało. Czy czytanie książek jest takie straszne? Jak masz jakąś książkę, która ma rozwiązanie na twój problem, w książkach przeważnie opisano rozwiązania na wszystkie problemy, które ludzie już mieli. Ludzie mieli jakieś tam problemy, problemy w biznesie i tak dalej i opisali ich rozwiązania. Oczywiście są gówniane książki, które nie warto czytać, w ogóle nie warto za nich sięgać, ale mówię tutaj o takich dobrych książkach biznesowych, gdzie masz rozwiązanie na dany problem. Czy takie coś jest złe? Straszne? Jak masz dobrą firmę MLM, to jest ważne jest też to, żeby dołączyć do dobrej firmy. Bo teraz takie nowoczesne firmy MLM też robią bardzo dobre szkolenia. I nie szkolenia motywacyjne, jak masz tutaj, bo ja akurat nie lubię szkoleń motywacyjnych. Jak ktoś z zewnątrz musi Ciebie motywować do działania, to w ogóle nie stawaj z łóżka, nie rób żadnego biznesu, nie wiem, załatw sobie psychologa, terapeutę, co też jest czasami dobrym pomysłem. Jak ktoś musi Ciebie z zewnątrz motywować, ej, stawaj, rusz dupę, no rób, no rób, no pracuj, no co Ty? Daj sobie spokój z biznesem. Jak ktoś musi Ci takie coś robić. Szkolenia motywacyjne, kiedyś właśnie w firmach MLM były głównie jakieś szkolenia motywacyjne, gdzie ludzie biegali, skakali jak debile po stołach i tak dalej, rzucali marynarkami i tak dalej, ale to już wyszło z mody. To naprawdę było dziwne. Teraz, jak masz nowoczesną firmę MLM, bo to jest ważne, żeby dołączyć do nowoczesnej firmy MLM, dobre firmy MLM, oczywiście nie dam Ci tutaj żadnej propozycji MLM-u w tym filmie, bo nie o to chodzi, to te firmy też mają odpowiednie narzędzia, wsparcie dają Ci odpowiednie szkolenia, ale takie szkolenia też techniczne, nie? Czyli jak rozmawiać, jak sprzedawać, jak budować listy kontaktów, gdzie szukać kontakty, jak z tymi ludźmi rozmawiać, jak pokazać im biznes, jak robić prezentację biznesu, jak być lepszym i bardziej skutecznym. Czy takie coś jest złe, że się rozwijasz, zdobywasz nowe umiejętności, które Ci pomagają w życiu, zdobywasz umiejętności, czytasz książki, które Ci pomagają, rozwiązują Twoje problemy. Czy to jest takie straszne? Czy to jest pranie mózgu? No nie. To jest właśnie pożyteczne. Rozwój osobisty, rozwijanie się, zdobywanie nowych umiejętności zwiększa Twoją wartość. Często jest też tak, że ludzie działali w marketingu sieciowym i przeszli te wszystkie szkolenia, sprzedaży, rozmawiania z ludźmi, budowania list kontaktów i tak dalej. Oni są świetnymi, nie wiem, świetnie sobie radzą też w innych biznesach, bo przeszli taką szkołę życia, szkołę biznesu, prawdziwą. Naprawdę, jak masz dobrą firmę MLM, nowoczesną i odpowiedni zespół, to dostajesz świetne narzędzia, systemy marketingowe też dostajesz, gotowe prezentacje i szkolenia, nie takie motywacyjne pieprzenie, tylko szkolenia, które Ci pokazują konkretnie, jak masz działać i co masz robić krok po kroku. To jest naprawdę bardzo ważne i to jest plus duży. Można też to nazwać praniem mózga, takim pozytywnym praniem mózgu. To jest pozytywne pranie mózgu, bo zdobywasz nową wiedzę, nowe umiejętności i zwiększasz swoją wartość dla świata, dla innych. To jest coś super. I numer 4. Większość tutaj nie zarabia. W marketingu sieciowym większość nie zarabia. Tak często słyszę, że to nikt nie zarabia i tak dalej. Były gdzieś takie statystyki robione, które pokazują, że właśnie to się bierze stąd, że wszystkie osoby w branży są wrzucane do jednego wora.
Bo do marketingu sieciowego, do danej firmy MLM, marketing sieciowy to jest potężna branża. To jest branża, która na dzień dzisiejszy robi obrót na świecie, obrót roczny około albo już więcej, niż, albo już ponad nawet 200 miliardów dolarów. Nie? Czyli ta branża robi obrót na 200 miliardów dolarów rocznie, mniej więcej. Albo czasami to więcej jest nawet teraz. To jest jedna z największych branż na świecie. Większa niż branża filmowa, branża gier. To jest potężna branża. Tylko jest problem taki, że te statystyki, te powiedzenie, że nikt nie zarabia, wzięło się z tego, że są ludzie wrzucani do jednego wora. Są tutaj ludzie, którzy się dołączyli do jakiejś tam firmy MLM i nic nie zrobili. Są tutaj ludzie, którzy dołączyli do firmy MLM i chcieli być tylko i wyłącznie klientami. Nie interesuje ich budowa biznesu i tak dalej, chcą mieć tylko produkty. Są tutaj osoby, które dołączyły do firmy jakieś tam MLM i chcą mieć tylko produkty za darmo. Bo też tak może być. Zdobyłaś jakąś tam rangę, dzięki której masz produkty za darmo i interesuje tylko i wyłącznie to. Są osoby, które się zarejestrowały do jakiejś firmy MLM i w ogóle zapomniały, gdzie one są. Nawet nie wiedziały, co to zrobiły. Są ludzie, którzy się zarejestrowali i nigdy nic nie zrobili. Są osoby, które działają, chcą się rozwijać, ale im tam za bardzo nie wychodzi. Wtedy trzeba wziąć jakieś szkolenia, coś praktycznie zacząć działać. Nie? Są też osoby, które dołączyły się do firmy MLM tylko i wyłącznie po szkolenia. Oni nie pracują, nie działają, ale ich interesują tylko szkolenia. To są takie osoby, tylko dla szkoleń. Są też osoby, które dla ludzi po prostu się dołączyli, nie? Dla innych ludzi. Bo się spotykają z nimi na szkoleniach, na żywo i tak dalej, rozmawiają i tylko są po to w MLM-ie. Nie pracują tam, nie działają, ale dzięki temu, że są w jakiejś fajnej społeczności. To są takie osoby. Są osoby, które działają i sobie dorabiają na przykład 1000 zł do swojej pensji. Są osoby, które działają i na przykład dorabiają sobie po 2-3 tysiące, po 5 tysięcy. I są też osoby, które działają na pełny etat i zarabiają od 20 lat w marketingu sieciowym. Są takie osoby. I zarabiają bardzo dobrze, mają fajne biznesy zbudowane i się z tego utrzymują, jeżdżą fajne wycieczki, jeżdżą fajnymi samochodami i z tego żyją. Czyli jak widzisz, to są wrzuceni wszyscy do jednego wora. W marketingu sieciowym, też widziałem takie statystyki, że z marketingu sieciowego wywodzi się najwięcej milionerów. Jest to branża, która tworzy najwięcej milionerów lub jest w czołówce, nie? Albo najwięcej, albo w czołówce. Czyli tutaj z tej branży wywodzi się wielu milionerów. Czyli ludzie tutaj zarabiają. Ale nie, byśmy musieli tutaj wyrzucić z tych statystyk, z tego wora, wszystkich tych osób, które nie chcą działać, które tylko są klientami i tak dalej, nie? Myśmy wzięli tylko osoby, które działają, im nie wychodzi i osoby, które działają, im wychodzi. To by już to wyglądało całkowicie inaczej. Czy to, że tutaj nikt nie zarabia, to jest bzdura, nie? Czasami w biznesie nie wychodzi, wiadomo, jak masz jakiś biznes tradycyjny, też nie zawsze wszystko wychodzi. Znam historię, gdzie osoby inwestowały po miliony złotych w jakiś na przykład hotel i nagle się okazało, że im tam drogę zaczęli budować i nie było dojazdu do hotelu. I to im padało, nie? W marketingu sieciowym też czasami komuś nie wychodzi, też biznes może zmaleć, może struktura się wykruszyć, ale też można to odbudować i można działać dalej, nie? Bo tutaj też nie ma takich wielkich inwestycji. Tu nie inwestujesz tutaj milionów złotych. Masz na przykład, nie wiem, 200, 300, 400, 500 zł inwestujesz w swój biznes na początku, a później co miesiąc, na przykład, nie wiem, 200, 300, 400 zł zależy od biznesu, nie? Więc to są dużo mniejsze koszty, jeszcze za tą inwestycję masz produkty tak naprawdę, nie? Czyli nie wywalasz tych pieniędzy w błoto, bo jeszcze masz produkty do tego. Czyli są to dużo mniejsze koszty niż w tradycyjnym biznesie. I tutaj kolejny punkt, numer 5, że to jest piramida finansowa. Nie, to jest piramida finansowa, bo tu taka struktura się robi piramidalna i tak dalej. Nie? Taka struktura piramidalna to jest wszędzie. Jak pracujesz na etacie, to jest prezes, tam właściciel, prezes, zarząd, dyrektorzy, nie wiem, zastępcy dyrektora, później są jeszcze coraz niżej kierownik, zastępca kierownika, jakiś, nie wiem, jakiś kierownik zmiany i tak dalej. Nie? Pracownik, podpracownik, czy jak tam cholera wie, nie? Wszędzie są jakieś struktury piramidalne. W firmach, w państwie, w kościele, wszędzie. I to nie znaczy, że to jest piramida finansowa, bo jest taka struktura piramidalna. W marketingu sieciowym jest to, że ten na dole może przeskoczyć tego u góry. Też często słyszałem coś takiego, że zarabiają tylko ci na górze. To tam ci tam u góry ten tam zarabia tylko, nie? Jakim cudem? W marketingu sieciowym plany marketingowe są tak skonstruowane, że na przykład ja Ciebie pozyskuję do mojego biznesu, nie? Dołączasz z mojego linku do mojego biznesu, do mojej struktury. Jesteś pode mną na przykład, nie wiem, 3 oczka niżej w strukturze. To jest duże prawdopodobieństwo, że Ty zaczniesz zarabiać więcej ode mnie. Niby tam w strukturze jesteś niżej, ale zarabiasz więcej ode mnie. Nie musisz tam przeskakiwać tych oczkach do góry, gdzieś tam na sam szczyt, ale możesz być niżej w strukturze i zarabiać więcej niż ten gościu, który jest wyżej w strukturze, nie? Tak są skonstruowane plany marketingowe, czyli w marketingu sieciowym zarabiasz za wysiłek, za swoją pracę. A piramida finansowa, po tym filmie wydałem Ci link do kolejnego filmu, gdzie omawiam dokładnie różnicę między piramidą a MLM-em. Nie? Sobie obejrzyj ten film, bo piramida, w dużym skrócie, w piramidzie finansowej nie ma produktu. Nie? Albo jest jakiś pseudoprodukt. Widziałem takie piramidy, gdzie tam ludzie sobie potworzyli
jakieś e-booki za $100, nawet za $1000. Jak ktoś już trochę jest ogarnięty i wie, jak to działa, no to wie, że coś ściema, że coś nie tak, nie? Bierzesz e-booka za $1000, masz 20 stron jakiejś gównianej wiedzy. Oni tam się chwalą, to jest super wiedza, zmieni twoje życie. Nie. To są pseudoprodukty, to jest piramida finansowa. W piramidzie finansowej zarabiasz wpłat innych osób. Tam nie masz, jak coś wpłacasz do piramidy finansowej, to nic nie dostajesz w zamian. Albo jakiś gówniany pseudoprodukt, tam jakiś gówniany poradnik, nie? Jak coś takiego zobaczy, to już musisz się zasiedzieć lampka czerwona, coś jest nie tak, nie? Zarabiasz wpłat innych osób. Nie dostajesz nic w zamian, żadnych produktów. A w marketingu sieciowym kupujesz produkty i dostajesz te produkty. Nie? To jest obrót produktem. Marketing sieciowy jest obrót produktem. Pieniądze, prowizje, które ludzie zarabiają, biorą się z obrotu produktem. To jest naprawdę bardzo ważne. Sprawdź sobie ten film poniżej, będziesz dokładnie wiedzieć, czym jest piramida finansowa i czym to się różni, MLM od piramidy finansowej. Nie? I tutaj kolejny świetny argument. Ja nie umiem sprzedawać. Nie mogę działać w MLM-ie, bo nie umiem sprzedawać. Jeśli jesteś osobą początkującą, słuchaj mnie dokładnie. Jeśli zastanawiasz nad dołączeniem do marketingu sieciowego, tylko nie musisz sprzedawać. Patrz. MLM to nie jest sprzedaż, tutaj na czerwono pogrubione. MLM to nie jest sprzedaż. Sprzedaż nie ma nic złego, ale MLM to nie jest wcale sprzedaż. Możesz sprzedawać produkty z marżą, tak masz tutaj napisane, i na tym zarabiać, nie? Ale nie musisz. Produkty z marżą, to chodzi o to, że jak się rejestrujesz do MLM-u, to masz tańsze produkty niż ta osoba z zewnątrz. I tej osobie z zewnątrz możesz sprzedać swój produkt i zarobić różnicę. Możesz to robić, nie ma w tym nic złego, ale to jest dodatek. Więcej zarabia się na budowaniu biznesu, nie? Bo w MLM-ie ty dostajesz sklep, w którym robisz zakupy na swój własny użytek. Sklep, który ci płaci. I budujesz sieć takich sklepów. Tak jakby taka franczyza, tylko dużo tańsze, dużo lepsze rozwiązanie. I budujesz sieć takich właśnie sklepów. Jak ty polecisz sklep mi, ja sobie ten sklep wezmę, mówię, ale fajny sklep, i kupię sobie tam produkty w tym sklepie, to ty zarabiasz z tego prowizję. Jak ja polecę ten sklep Jasiowi, i Jasiowi też się to spodoba, i on tam będzie robić sobie zakupy, to ja mam z tego prowizję i też masz część prowizji z tego. Nie? Bo tak są plany skonstruowane. Są, w planach jest różne, są różne bonusy i tak dalej, ale tak jest to skonstruowane, że mniej więcej budujesz sobie sieć takich różnych sklepów, taki mini franchise, nie? Taką sieć sobie budujesz. I na tym się zarabia największe pieniądze. Plus oczywiście są nawet takie plus. W planach marketingowych są różne bonusy, nie? Za szybkie wyniki, jakieś tam inne rzeczy, że jakąś rangę osiągnąłeś, to też dostajesz jakiś bonus finansowy czasami. Oprócz samochodu i wycieczek to jeszcze jakiś bonus dostajesz. To zależy od firmy MLM. A w takim dużym skrócie, robisz zakupy w sklepie, w swoim własnym sklepie robisz zakupy na swój własny użytek. Zamiast na przykład iść do Biedronki, to kupujesz, albo do Rossmana czy gdzieś, to kupujesz sobie kremy, jakieś perfumy, nie wiem, jakieś różne inne rzeczy z kolagenem, czy jakieś suplementy, coś u siebie, czy jakieś środki piorące, czyszczące, kupujesz w swoim własnym sklepie, który ci płaci. I pokazujesz to innym, jak robić to samo. Czyli budujesz taką sieć sklepów, nie? Nie ma tutaj takiej fizycznej sprzedaży, bo zobacz, nawet jak idziesz na zakupy do Biedronki. Na pewno byłeś nieraz w Biedronce, nie? To tam nie ma jakiegoś tam sprzedawcy, kto za tobą lata i ci mówi na przykład, nie wiem, że o, tu masz panie super masełko, takie super fajne masełko z krówki, ono świeci w nocy normalnie, petarda za pół kostki, panie, tylko 20 zł. I tu masz kupuj, bo to jest przecena normalnie, promocja, masz 5 minut na kupno, później cena wzrośnie pięciokrotnie. I zobaczy, jak to zjesz, to sam zaczniesz świecić w nocy. Nie ma czegoś takiego. Nie ma takiego sprzedawcy, nie? W Biedronce, który za tobą lata i ci pokazuje produkty i próbuje ci je sprzedać. Idziesz, bierzesz produkt do koszyka, idziesz do kasy, kasę ci to kasuje i wychodzisz. Tak samo tutaj. Masz swój własny sklep, wybierasz sobie ten produkt, ten, kupujesz. Kasujesz i kupujesz, nie? I pokazujesz innym, jak robić to samo. Żeby też na przykład ten Jasiu, oczywiście zbierzesz imię przykładkowa, nie szedł, na przykład nie musiał chodzić do Rossmana czy gdzieś tam i robił zakupy w swoim sklepie. I za to, że on zrobił zakupy w swoim sklepie, ty masz z tego prowizję. Jak ty poleciłeś mnie, ja zrobiłem sobie zakupy, ty masz prowizję. Ja poleciłem Jasia, Jasio zrobił zakupy, ja mam z tego prowizję i też masz część prowizji z tego, że Jasio zrobił zakupy. Buduj taką, tworzysz taką sieć mini franchise, tylko dużo tańsze, nie? Marketing sieciowy jest dużo tańszy niż tradycyjny biznes. Okej, pamiętaj, jeśli jesteś osobą początkującą, moim zdaniem warto spróbować marketingu sieciowym działać, czy nie spróbować, ale działać. Tylko też ważne jest to, żeby dołączyć do odpowiedniej firmy MLM i zespołu. To jest naprawdę mega ważne. Nie? Bo często jest tak, że ludzie dołączają do jakichś dziwnych zespołów marketingowych, którzy naobiecywali im, nie wiem, gruszki na wierzbie i tak dalej i później ich zlali. Tak często bywa, nie? Że dołączyłeś do jakiegoś biznesu, tam jakiś tam był lider, który mówił, że będzie zajebiście, będziemy tyle zarabiać kasy, my ci pomożemy, stary, kurde, no wejdź, my ci pomożemy. Ty wchodzisz, no tam oni mają cię w dupie. Tak często też bywa, bo marketing sieciowy to też są ludzie. A ludzie czasami są powaleni, czasami są fajni i super, nie? Tu masz kretyna, spotkasz wszędzie. Fajną osobę też możesz wszędzie spotkać. Pamiętaj, marketing sieciowy to są ludzie, a ludzie potrafią wiele rzeczy nieraz spieprzyć, a
ale też potrafią zrobić fajne rzeczy, nie? Czy jak dołączysz do odpowiedniej firmy MLM, bo wiesz, właścicielem firmy MLM to są ludzie. I ci właściciele mogą też być popieprzeni. Dlatego ważne jest to, aby dołączyć do odpowiedniej firmy MLM. Nie wiem, czemu ludzie o tym nie gadają, ale to jest naprawdę bardzo ważne, żeby mieć odpowiednią firmę. Bo nie w każdej firmie są takie same warunki do zarabiania. Jedne są lepsze, drugie są gorsze. I nie każda firma ma odpowiednie szkolenia też, nie? Są firmy, które mają lepsze szkolenia, gdzie szkolą, kształcą, są firmy, które mają konkretne systemy marketingowe, gdzie masz gotowe narzędzia do pracy i są też zespoły, które też same z siebie się wspierają i pomagają w działaniu, gdzie masz pokazane krok po kroku, jak masz działać, nie? Jeśli chcesz zobaczyć na przykład, jak rozwijający marketing sieciowy, pobierz sobie ten poradnik, którym też masz link w opisie. Z tego poradnika, w tym poradniku pokażę Ci, on jest bezpłatny poradnik, w tym poradniku pokażę Ci, jak rozmawiać z ludźmi, jak w prosty sposób nakierować ich na swój własny biznes MLM, ale w taki prosty, naturalny sposób, żebyś nie był odbierany jak taki nachalny sprzedawca, który chce coś wcisnąć, jak ten gościu w Biedronce z tym mydłem, z tym masłem, nie? Tylko jak osoba, żeby Twój rozmówca widział w Tobie osobę, która chce mu pomóc i która ma rozwiązanie na jego problem. I też jak sobie ten poradnik pobierzesz, w kolejnych mailach pokażę Ci też, jak na przykład zarabiać, nawet wtedy, gdy dana osoba odmówi Ci współpracy. Bo to też jest ważne i to też zrobić. Można zrobić i w tym momencie już będziesz łączyć marketing sieciowy z marketingiem internetowym, nie? Zacznij tego poradnika, masz go w opisie. I pamiętaj, marketing sieciowy to jest fajny biznes, dobry biznes, ale musisz dołączyć do odpowiedniej firmy MLM, do odpowiedniego zespołu i konkretnie działać. Nie możesz robić takiego szaforozwoju, nie? Że tylko się szkolisz. Najważniejsze jest działanie. Niektórzy zarabiają wcześniej, niektórzy zarabiają później, niektórzy... Są też takie sytuacje, że ludzie dołączają do firmy MLM, przez 2 lata go się przyglądają, coś tam próbowali, ale w końcu przychodzi ten moment, gdzie oni wystrzelają i zaczynają zarabiać fajne pieniądze, budują fajny biznes. Są też takie sytuacje, gdy budujesz biznes, na przykład się struktura posypie. Tak w biznesie tradycyjnym też się ten biznes może posypać, nie? Też tak bywa, jak w biznesie. Pamiętaj, trzeba działać strategicznie i myśleć przede wszystkim. Okej, to na tyle. Jeśli oglądasz mnie na YouTubie, zasubskrybuj sobie ten kanał, daj łapkę w górę. Jeśli masz pytania, pisz w komentarzu. Takich filmów będzie więcej. I mówię, zacznij tego poradnika, pobierz sobie go, przeczytaj, przeanalizuj. To jest prosty poradnik, bez jakiejś tam ściemy, wlania wody i tak dalej. Jest 50 stron, go się czyta naprawdę bardzo szybko. I w kolejnych mailach też Ci pokażę, jak łączyć te właśnie dwa światy, MLM i marketing sieciowy. Pamiętaj, marketing sieciowy to jest fajny biznes, wystarczy tylko po prostu działać i dołączyć do odpowiedniego zespołu. Ok, widzimy się w kolejnym filmie i jeśli masz pytania, śmiało pisz. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.